No, witam Was serdecznie. Jak widzicie, znowu szarówka. Po powrocie z pracy nagrywane. Parę słów o 40, żeby było Wam co tutaj zmontować na niedzielę. Docieramy już powoli. Myślałem, że uda mi się wcześniej dzisiaj wrócić, to za dnia pojechałbym trochę gdzieś w jakiś plener, żeby Wam ją bardziej pokazać, ale to musimy poczekać z tym do kolejnego tygodnia. 40 się już powoli dociera. Ostatnio taka mała akcja gnój była, powiedzmy taka ogródkowa, dlatego bez rozrzutnika, bez ładowacza, tak ręcznie można było się trochę pogimnastykować u Alberta. To parę fragmentów tutaj Wam pokażę. A tak poza tym, no, chodzi. Kąt wtrysku ustawiliśmy, z tego też zrobimy jeszcze film w najbliższym czasie, żeby Wam to pokazać. Tutaj co prawda mieliśmy o tyle może problem, znaczy nie problem, ale kłopot był, bo trzeba było sobie przenieść znaki z koła zamachowego od 40, żeby to tak mieć pewność, bo tutaj jest koło zamachowe od 60 u nas już założone, z racji tego, że wał korbowy już jest wymieniony. No i chciałem wykorzystać Wam tutaj kupiony niedawno uchwyt taki na głowę, żeby założyć kamerkę sportową. Niestety, jak widzicie, nie do końca mi to wyszło, bo trochę źle go założyłem, źle ustawiłem tą kamerkę i połowa ekranu to sufit, dach po prostu od 40 od kabiny. Inna sprawa, że hałas jest dość duży, a tam mikrofon w tej kamerce nie jest zbyt dobry, dlatego dźwięk był tak kiepski, że postanowiłem go w ogóle tutaj nie wykorzystać, a chciałem Wam tam podczas jazdy parę rzeczy opowiedzieć, między innymi pokazać właśnie, że drzwi funkcjonują, tato je tam uruchomił, nasmarował, że fajnie się lekko przesuwają. Pokazywałem Wam też ręce brudne od aluminiowej kierownicy i wycieraczkę, która funkcjonuje, co też przydało się jadąc chociażby na przegląd w deszczu, ale myślę, że to będzie jeszcze okazja dopracować te detale. Tak jak wspomniałem na początku, pogoda niestety nie sprzyjała przy montażu tego filmu dzisiaj, żebym mógł jeszcze coś dograć w plenerze, ale myślę, że zaraz w przyszłym tygodniu, jak tylko jeszcze pogoda będzie ok i uda mi się to za dnia zrobić, to zrobimy. Ta akcja gnój była już, odbyła się kilka dni temu, kilka dni wcześniej, więc tutaj też pogoda, jak widzicie, jeszcze jest troszkę cieplej i była to lepsza okazja do nagrywania. Tutaj na koniec chciałem Wam powiedzieć, że długo czekałem na ten moment, żeby się tą 40 przejechać i mimo tych niedogodności w kabinie, to jest naprawdę bardzo dużo frajdy z takiej przejażdżki. A teraz miłego oglądania, akcja gnój. Traktor się dociera i my się docieramy. Lanus Naturalny sponsoruje Lanus i Perełka. Masz na myśli jakąś klacz i ten? Jogiera. No i się już pojawia Gahina na moim kanale. Jak woziłem jeszcze świeży, a oni zabierali owiec. A za ciszy i spokoju. O, 40 się dociera przy okazji. No,
lekką robotę, ma już kilkanaście godzin wytrzaskane. Trochę się delikatnie na drodze dotarła, już jakieś 7 km musiałem przejechać. Będzie git?